Modlme się. Boże, Ty pozwalasz nam spożywać jeden chleb eucharystyczny i pić z jednego kielicha. Prosimy Cię, daj nam prowadzić takie życie, abyśmy zjednoczeni w Chrystusie z radością przyczyniali się do zbawienia świata przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Moi drodzy, następna msza święta w języku polskim za dwa tygodnie, w czwarty. Kolejny za dwa tygodnie, w piątek o 20. Moi drodzy, jako że dzisiaj jest Wigilia świętego Walentego, także chciałbym zaprosić tutaj przed ołtarz, przed ten pierwszy stopień, wszystkie pary narzeczeńskie, małżeńskie, chodźcie tutaj. Dostaniecie specjalne błogosławieństwo. Ustawcie się tak tutaj przed tym pierwszym stopniem. Proszę, tak stańcie pięknie obok siebie. Módlmy się. Boże, Stwórco swojego ludu i miłosierny Odkupicielu, Ty zechciałeś, aby rodzina oparta na małżeńskim przymierzu stała się sakramentem Chrystusa i Kościoła. Prosimy Cię, ześlij obfite błogosławieństwo na te rodziny, zgromadzone w Twoje imię. Niech ci, którzy są w niej złączeni jedną miłością, będą płomiennego ducha i trwają na modlitwie. Niech się troszczą o siebie nawzajem i spieszą wszystkim z pomocą w potrzebie. Niech słowem i czynem wyznają wiarę. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Pomódlmy się jeszcze wspólnie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. A teraz przyjmiemy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was wszystkich pobłogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Życzę wam wszystkiego dobrego. Jeszcze dzieci dostaną krzyżyk na zakończenie, a wszyscy idźmy w pokoju Chrystusa. Najlepsze życzenia dla wszystkich zakochanych. Bóg zapłać. Krzyżyki jeszcze. Najlepiej, co dla mnie dobre jest.
zawsze troszczysz się, bo bardzo kochasz mnie. I zawsze troszczysz się, bo bardzo kochasz mnie. Twe drogi są najlepsze, najlepsze dla mnie są. Ty, Panie, wiesz najlepiej, co dla mnie dobre jest. I zawsze troszczysz się, bo bardzo kochasz mnie. I zawsze troszczysz się, bo bardzo kochasz. Ciągle krzyczy nie, Panie, proszę Cię.